Bayern jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, nie tylko wyjścia z grupy. To był tylko i wyłącznie wypadek przy pracy. Ta drużyna ma ogromny potencjał i gdyby wczoraj, teraz można gdybać, ale uważam, gdyby Toni Kroos zamiast słupek strzelił bramkę, wczoraj by Bayern wygrał 3-0, jestem wręcz przekonany. A tak przy tej zmachtowanej obronie przeciwnika mieli problemy, więc ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie wypadek przy pracy. Bate Borysow naprawdę zagrało również dobre spotkanie. Nie w porządku byłoby z mojej strony mówiąc tylko, że Bayern tylko słabo zagrał. Również ten Bate Borysow dołożył cegiełkę do tego, żeby wczorajsze spotkanie wygrać. W tamtym tygodniu Bayern zagrał słabe spotkanie. Krytyka nastąpiła ze strony dyrektora sportowego Samera. To się znowu nie spodobało trenerowi Henkesowi. Więc wydaje mi się, że aż takiego konfliktu nie ma. Jest drobne sprzeczki są, ale no nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wpływ na drużynę. Nie, raczej jestem pewny. Ten klub zawsze przyjmuje największą krytykę przy niepowodzeniach i dla nich to nie jest obca, że Bayern jest zakodowany do wygrywania spotkań. Jeżeli się przydarzy takie spotkanie, no to jest moment, żeby przyjrzeć się tej drużynie, ale oni są przyzwyczajeni do tego. Dla mnie to nie ma najmniejszego problemu.